Herman Schmittendorf, Kolejwizja, serdecznie witam w najnowszym wydaniu naszego magazynu. Kto podróżuje, głodnieje. Jeśli ma szczęście, korzysta z pociągu z doczepionym wagonem restauracyjnym. Wtedy może tam zamówić posiłkę. O ile ma jeszcze więcej szczęścia, to wagon kuchenny ten ma prawdziwą kuchnię. Wobec tego potrawy są przygotowane na świeżo, a nie półfabrykaty, wyciągnięte z folii po krótkiej, gorącej kąpieli w wodzie. Nasz dzisiejszy program to apel do zarządców koleją o utrzymywanie tej pięknej tradycji. Podróżni potrzebują wagonów restauracyjnych, a najlepiej smakuje, jeśli potrawy są przygotowane na świeżo. Serdecznie zapraszam i życzę smacznego. Orient Express, do dziś ten niemal mityczny pociąg, to uosobienie luksusowego podróżowania na żelaznych kołach. Od 1883 roku łączył Paryż z Istambułem, ciągnąc ekskluzywne wagony sypialne, podróżne i restauracyjne. Właścicielem pociągów była Międzynarodowa Kompania Wagonów Sypialnych, po francusku Compagnie Wagon Lits. Pociąg ten po raz pierwszy w historii kolejnictwa zaoferował komfortową możliwość stołowania się na kolei, tak jak w prawdziwej restauracji. Am Anfang der Eisenbahngeschichte hat man sich selber verpflegt. Na początku historii kolejnictwa podróżni musieli zadbać o swój prowiant. Brali ze sobą mięso czy chleb, kupowali jedzenie na peronach w trakcie postojów. Od 1880 roku jednak trasy kolejowe stawały się coraz dłuższe i słynna firma Wagon Lits zaczęła oferować ciepłe dania w samym pociągu. Warunkiem jednak było skonstruowanie pierwszych wagonów przejściowych, aby móc udać się w trakcie jazdy ze wszystkich wagonów do wagonu restauracyjnego. W tamtych czasach elementem rytuału jedzenia w pociągu było to, że kelner rozdawał w przedziałach tyle miejscówek do wagonu restauracyjnego, ile miał miejsc na pierwszą oraz drugą turę obiadu. Kiedy kuchnia była gotowa do wydania potraw, kelner informował o tym za pomocą dzwonka czy gongu. W wagonie restauracyjnym pracowało sporo osób. Oprócz kucharza, jego pomocnika i kilku kelnerów, były osoby do zmywania naczyń oraz do polerowania srebrnych sztućców. Aby móc utrzymać tak liczną załogę, wagony restauracyjne w mniej luksusowych pociągach oferowały również prostsze potrawy. Ich ilość była jednak ograniczona, bowiem do gotowania służył piec na węgiel, a do chłodzenia surowców twarde bloki lodowe. Zasilanie elektryczne w wagonach poprawiło się gruntownie dopiero po 1960 roku, kiedy przeważnie na trasach zelektryfikowanych wprowadzono szynę zbiorczą zasilania pociągu. Wtedy w wagonach restauracyjnych zaczęły się stopniowo pojawiać lodówki. Wzrost kosztów utrzymania personelu sprawił jednak, że zachodnioeuropejskie administracje kolejowe odeszły od prawdziwego gotowania na pokładzie pociągu. Wszystko, nawet jajecznica, była dostarczona jako przygotowany półfabrykat. W wagonie restauracyjnym potrawy są przygotowywane jedynie w mikrofalówce lub podgrzewane w wodzie, a to potrafiłoby zrobić każde dziecko. Weźmy na przykład niemiecki pociąg dużej prędkości ICE. Wyposażenie kuchni lśniące, wagon restauracyjny ma przyjazne wnętrze. Poza standardowymi potrawami, co miesiąc inny kucharz w telewizji podaje przepisy na potrawy podgrzewane w pociągu. Zupa marchewkowo-imbirowa jest wyśmienita, ale filet drobiowy nie wyprze się swojego pochodzenia z plastikowego woreczka i kąpieli w gorącej wodzie, bo sos, niby azjatycki, ma nijaki smak. Ale cóż, 50 eurocentów z każdej sprzedanej potrawy niemiecka kolej oddaje Fundacji na rzecz Biednych Dzieci w Afryce, więc konsumując, mamy przynajmniej spokojne sumienie. A teraz udajemy się w podróż. Herman z Berlina i Jarek z Gdyni, aby spotkać się w Budapeszcie i stamtąd dalej sprawdzać aktualny poziom obsługi w restauracjach na kołach. Wagon restauracyjny z Berlina do Warszawy jest obsługiwany przez polskiego ajenta firmę Wars. Wagony te to byłe niemieckie restauracje na kołach typu Intercity Bistro. Dobrze, że Wars kazał wyrzucić mikrofalówkę i zamontować prawdziwy piec. W ten sposób potrawy są świeże i smaczne. Na śniadanie zamawiamy ciepłą czekoladę oraz sałatkę z jajkiem i łososiem. Potrawy są pyszne.
Jarek udał się do czeskiego wagonu restauracyjnego. Również tutaj gotuje się jak w starych dobrych czasach. Kelner pan Izzy wyjaśnia, że wnętrze wagonu ma 16 lat, ale nadal robi miłe wrażenie. Czesi, zdaje się, wiedzą, jak zrobić biznes. W menu czytamy, że wszystkie potrawy są o 1/3 tańsze na trasie Praga-Brno. Widocznie na tym odcinku podróży jest mniej gości w restauracji. Jarek zamawia staroczeski gulasz z knedlikami w sosie. Fantastyczne. Oferta czeskiego wagonu sypialnego jest bardzo uboga, ale ciepłe kiełbaski z chlebem i keczupem w sam raz zaspokoją mały głód w nocy. Budapeszt. Międzynarodowy dworzec Keleti. Tutaj spotykają się nasi degustatorzy Jarek i Herman. Jarek będzie sprawdzać restauracje w pociągach muzealno-turystycznych, a Herman standardową restaurację pociągu relacji Budapeszt-Berlin. Jest godzina 9:28. Planowy Eurocity rusza z Budapesztu w kierunku Berlina. Jazda trwa 12 godzin. Guten Tag. Mein Name ist Sándor Raduj. Dzień dobry. Nazywam się Sándor Raduj. Na dobry początek dnia Herman zamawia u gospodarza wagonu kawę i śniadanie w postaci omletu z pieczarkami i pieczywem. W restauracji w pociągu relacji Budapeszt-Berlin pracuję już 20 lat. Jajecznica wygląda zachęcająco i smakuje, ale to nie wszystko w ofercie. Mamy talerz z syrami, talerz z salami, z szynką, pół miski mieszane. W międzyczasie Jarek udał się z grupą miłośników kolejnictwa w podróż do granicy węgiersko-słowackiej. Operatorem pociągu z zabytkowymi wagonami jest węgierska spółka MAF Nostalgia. W wagonie restauracyjnym liczny personel dba o podróżnych, tak jak w najlepszych czasach kursowania Orient Expressu. W spółce MAF Nostalgia udało się połączyć wysoki poziom obsługi z przystępnymi cenami dla turystów. Obsługa składa się ze studentów marketingu i turystyki, a obowiązkowym elementem tych studiów jest staż w wagonie restauracyjnym. Jarek dostaje jajecznicę z cebulą, jest świeża i wyśmienita. Herman natomiast dotarł do Bratysławy. Za chwilę pewnie pojawią się pierwsi klienci chcący zjeść obiad. A co pan Sándor ma do zaoferowania? Mittag essen. Obiad polecam prawdziwą węgierską zupę gulaszową. Jest gulasz, kapusta kiszona po szegedyńsku z mięsem i pieczywem, kotlet, potrawy wegetariańskie. Polecam pierś z kurczaka z prawdziwym węgierskim leczą. To jest oryginalna węgierska jakość. Codziennie pan Sándor wydaje około 170 obiadów. Do tego dochodzą liczne śniadania, ciasteczka i desery, aperitywy, węgierskie wina. Zapasy na pokładzie wystarczyłyby nawet do wyżywienia trzykrotnie liczniejszej grupy podróżnych. Niczego bowiem nigdy nie może zabraknąć. Herman decyduje się na węgierski gulasz i rzeczywiście smakuje idealnie. Jarek wrócił już ze Słowacji do Budapesztu i naturalnie jest głodny. Dostaje wykwintną sałatkę w sosie winegre z zawiniętym ciastem faszerowanym serem. Do tego czekoladowe ciasteczka w sosie malinowym. Świetne. Miejsce w wagonie restauracyjnym ekipa MAF Nostalgia zapewnia za pomocą miejscówki dokładnie jak w słynnym Orient Expressie. Pociąg Hermana dojechał do Pragi. Teraz obsługa wagonu restauracyjnego ma pełne ręce roboty. Kelner, pan Józef, sprzedaje napoje i drobne posiłki w przedziałach innych wagonów, wożąc je specjalnym wózkiem. Pan Sándor zwraca naszą uwagę na ciekawy szczegół wnętrza wagonu restauracyjnego. Jest on wykonany w stylu Art Deco.
A teraz udajemy się do kuchni. To jest kotlet z leczo, czyli z papryką i pomidorami oraz ogórkiem delikatesowym. Do tego frytki. Tutaj mamy świeżą sałatkę, a to jest wątróbka. Teraz pan Szandor pokazuje nam swoje zapasy napojów. Oprócz ekspresu do różnych wyrobów kawowych, ważne są lodówki. Coca-Cola, Fanta, Sprite, Red Bull, Ice Tea, Mineralwasser. A ile piw sprzedaje się tu każdego dnia? W normalny dzień może 60-70 butelek, a w poniedziałki ze 30. Wtedy turyści są jeszcze zmęczeni weekendem. Tu mamy nasze zapasy, szynkę, sery i inne produkty. Naczynia zmywamy samemu, do tego używamy zgodnie z przepisami specjalnych płynów, takich jak Domestos i HCCP. U nas potrawy podajemy jedynie na prawdziwych porcelanowych naczyniach, nie ma plastików. Pociąg Hermana zbliża się do granicy czesko-niemieckiej, a Jarek dojechał do wąskotorowej kolejki dziecięcej w Budapeszcie. Miłośnikom kolejnictwa węgierscy gospodarze urządzili wspaniałą ucztę na terenie lokomotywowni. Jarek jest bardzo zadowolony z podanej kolacji. Wołowina w sosie czosnkowym z knedlikami. Skoro nawet na dziecięcej kolejce dorośli turyści dostają piwo, Jarkowi przychodzi do głowy filozoficzna myśl. Jest to dziwne, że w krajach ościennych, w krajach postkomunistycznych, a także nawet tych, które nigdy nie były nimi, piwo można sprzedawać w wagonach, można sprzedawać na stacjach, ludzie kulturalnie mogą je spożywać. Dzięki temu między innymi koleje turystyczne zarabiają pieniądze. Jest to znaczna pozycja w ich budżecie. U nas okazuje się, że nie można. Wydaje mi się, że trzeba znormalnieć. Trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy krajem cywilizowanym i też bardziej cywilizowanym nawet niż kilka lat temu. Jarek dywaguje o napojach w pociągach, a Herman dojechał do Berlina. Jako deser miał palat szynkę w czekoladzie i kawę. Obaj nasi degustatorzy są bardzo zadowoleni z poziomu obsługi i jakości potraw w odwiedzonych pociągach. Oby jak najdłużej prawdziwi kucharze pracowali w prawdziwych kuchniach, w restauracji na żelaznych kołach. A jak to w Polsce? Wagony restauracyjne czy barowe są własnością spółki PKP Intercity. Zarządcą wagonami jest spółka Wars, która z kolei obsługę poszczególnych wagonów oddeleguje swoim różnym agentom. Od lat toczy się debata, czy taki system jest dobry dla PKP Intercity, bowiem w przeszłości trudno było pokryć inwestycje w wagony z samych opłat firmy Wars. Od lutego bieżącego roku nowym prezesem firmy Wars jest Paweł Dudek, który ogłosił następujące modyfikacje karty menu. Nie zrezygnujemy z dobrej jajecznicy, ze świeżych jaj czy klasycznego schabowego. Chcemy jednak zmodyfikować część karty. Robimy miejsce dla smaków regionalnych, bawimy się sezonowością. Zwracamy uwagę na potrzeby osób na dietach, na przykład wegetariańskie czy bezglutenowe. Chętnie usłyszymy od naszych widzów, jak się podoba oferta Warsu w obecnym kształcie. Na przykład, czy ajenci powinni mieć prawo do własnych decyzji co do wyglądu zaoferowanych potraw, czy lepiej, gdyby we wszystkich wagonach Warsu w kraju zaoferowane były te same potrawy.
Jak to wygląda, jeśli agent ma prawo do własnego wyboru zaoferowanych potraw, pokazuje nasz następny film. Czyli lata temu, na krótki okres w pewnych wagonach Warsu pojawiły się sushi w tubie. Odważyłem się i skorzystałem z tej oferty. I tu serdecznie witam Państwa, Herman Schmittendorf ponownie w roli degustatora w Warsie na pokładzie Eurocity Warszawa-Berlin. Zaledwie wsiadłem do pociągu, co widzą moje zmęczone oczy. Najnowsza oferta Warsa to sushi na kołach, no to znaczy w tubie. Szybko zainstalowałem się przy stole. Menu jest obiecujące, 4 rodzaje Big Maci i 3 rodzaje Maki Sam, do tego woda aloesowa. Aha. Ten sos się wlewa do środka, a spodu się wybija po prostu. No rzeczywiście. Czyli tak, to jest kraplacz z sosem sojowym. Tam jest dziura. I tam to mam wsadzić. Czyli sos, aby na pewno się rozleje. A co po tamtej stronie? Może lepiej z tejże strony zakraplać? Kurczak, trudno to otwierać. A propos, to jest model Ninja, który zamówiłem, czyli Big Maci z krewetkami, porem, ogórkiem i majonezem. Hasło reklamowe brzmi Bite it and love it, gryź mnie i kochaj mnie. Aha, tak to tam wygląda. No tak. I teraz sos. A tam jest korek. No i co? Teraz rurkę tam wcisnąć? A skąd wiem, że leci do samego końca? No. A może lepiej od drugiej strony, od początku? Trochę kiepsko wychodzi. A po drugiej stronie też jest taki sam koreczek. No tak, ale gdybym teraz tam otworzył ten drugi koreczek, to cały ten sos strumieniem by wyleciał i na pewno mi prosto na marynarkę. Takich ujęć nie potrzebujemy, to spróbuję później bez świadków. Wygląda jak powinno. Palce liza się, no całkiem tak jak w prawdziwej japońskiej restauracji, to jeszcze nie smakuje, ale podąża, powiedzmy, w obiecującym kierunku. Magiczne opakowanie samo w sobie daje wiele frajdy. Polecam prawie z całego serca najnowszy wynalazek Warsa sushi w tubie. To jest wszystko w naszym magazynie. Do następnego razu, do widzenia.